Kiedy chodzić na basen, jak ten basen wpleść w swój trening? Jak wiemy, basen, czy tam po prostu wszystkie zabiegi z zakresu hydroterapii, czyli woda, wpływają rozluźniająco, tonizująco, rozluźniają nasze mięśnie, dzięki czemu są wtedy rozluźnione, można mieć nawet takie wiotki, więc też nie poleca się chodzenie na basen, czy skorzystania z na przykład sauny, czy tych wszystkich takich zabiegów, które mega nas rozluźniają, dzień przed startem. Bo wtedy też układ nerwowy nie ogarnia swojego ciała, bo tak, w głowie mamy zakodowany pewien program, oprogramowanie, obraz naszego ciała, który nasz mózg wie, że mamy tutaj taką elastyczność, tutaj taką i tak dalej. Skąd to wiemy? No po prostu jak mamy zamknięte oczy, zakładamy nogę na nogę, no to wiemy, że prawa jest u góry, a lewa jest na dole, tak? To się nazywa, w skrócie można powiedzieć, obraz naszego ciała, bo wiemy, jak się przemieszczają nasze mięśnie względem siebie, z jaką tam elastycznością, rozciągliwością, jak stawy, ułożenie stawów, przestrzeni naszego ciała i tak dalej. Więc taki program mamy. I jeżeli my mega się rozluźnimy, tak? Mega to porozciągamy, czy rozluźnimy na basenie, no to później mamy zupełnie inny obraz ciała i zupełnie inaczej wygląda nasza motoryka, łatwo wtedy o kontuzję. Dlatego też rozciąganie, pamiętajcie, robimy po treningu, a nie przed. Po treningu rozciąganie statyczne. I tak. Idąc na przykład właśnie na taki basen, coś tam rozluźniając, nasze mięśnie się rozluźnią. Dzień po, albo zaraz po, gdy pójdziemy na siłownię, mamy zupełnie inną kontrolę motoryczną, praktycznie jej brak. Mięśnie są zwierciadłe, rozluźnione, nie ma stabilizacji i na przykład skoki ze skoki na skrzynię. Jeszcze nie daj Boże, ktoś ma koślawe kolana, długie nóżki, chude, x-y. No to tym bardziej jesteśmy tutaj narażeni na kontuzję. Więc nie róbcie tego. No chyba, że po prostu lubicie ryzyko. Więc basen, jak już coś, to po takich treningach, czy po zawodach, kiedy chcemy stonizować, rozluźnić nasze włókna mięśniowe, nasze mięśnie, układ nerwowy, a nie przed. Też jeżeli mamy jakąś ciężką jednostkę treningową następnego dnia, typu, nie wiem, interwały, czy siłę biegą, czy coś, no to też trzeba sobie zadać pytanie, po co mam ten basen? Jaki wpływ ma basen na naszą ciało, na nasz układ nerwowy, na nasze ciało, na nasz układ nerwowy, na nasze mięśnie? Przede wszystkim rozluźniająco, tak? Pracujemy sobie fajnie w odciążeniu, mięśnie sobie fajnie się rozluźniają, więc warto to robić po cięższym treningu, kiedy faktycznie nasze mięśnie potrzebują tego relaksu, a nie przed, kiedy my zmieniamy sobie potem obraz naszego ciała, elastyczność naszych mięśni, spada też troszeczkę siła i potem idziemy łup, nie ma tej kontroli motorycznej i nasze mięśnie nie są w stanie pracować w odpowiedni sposób, w odpowiednich zakresach, dbając i stabilizując nasze stawy. Tutaj przykład stawu kolanowego podczas skoku i ze skoku na skrzynię, tak? Kiedy to kolano ucieka komuś do wewnątrz, no to bardzo łatwo tutaj o kontuzję. Może od razu się ona nie pojawi, ale powtarzając ten wzorzec ileś set razy, pojawia się wtedy przeciążenie, tak? A wszystkie kontuzje, większość kontuzji wśród biegaczy, to są kontuzje przeciążeniowe. I mamy tutaj predyspozycję wtedy, powtarzając te skoki ze skoki z koślawymi kolanami, predyspozycję tutaj się prosi już o nas ITBS. Więc potem, o ja nie robię dużo kilometrów, mam dobre buty, a jednak się pojawiło, nie? No to już mamy wtedy odpowiedź, dlaczego. Trzeba umieć też zadać sobie właśnie to pytanie, po co jest dany trening? Po co idę na basen? Po co robię to? I wtedy, jeżeli wiemy, po co coś robimy, to możemy odpowiednio sobie zaplanować ten trening, aby przede wszystkim nie robić sobie krzywdy. To nie chodzi o to, że muszę trenować tak, bo tak trenują mistrzowie i to jest droga do mistrzostwa. Nie, to nie chodzi o to, że trzeba trenować mega profesjonalnie i tak dalej, tylko chodzi o to, żeby robić coś z głową, nie krzywdzić się i nie tracić czasu. Wszyscy narzekają, że mają mało czasu, a na duperele, że tak powiem, wprost na duperele go tracą, tak? Więc róbcie trening taki, który przyniesie efekty. Przede wszystkim jest bezpieczny, przyniesie efekty i jest na maksa wykorzystaniem waszego czasu. Bo trening powinien być taki, który, trening optymalny, trening to powinien być taki, który
podczas którego dozujecie organizmowi możliwą, najmniejszą dawkę objętości i intensywności, czyli obciążenia treningowego, możliwie najmniejszą, która buduje. To jest mądrość treningowa. Dobrać taki trening, możliwie najłatwiejszy, który nas pcha do przodu, a nie rąbnąć, zajechać się i nie wiadomo potem, czy to oddać, czy nie oddać, organizm się zajedzie, czy nie. Sztuką jest właśnie, powtarzam jeszcze raz, dobrać możliwie jak najmniejsze obciążenia treningowe, a na obciążenia treningowe składa się intensywność i objętość, więc dobrać możliwie jak najmniejsze obciążenia treningowe, które nas budują, pchają nas do przodu, podnoszą naszą formę, sprawność, zdrowie i dają nam siłę, moc i energię. To jest sztuka. Pozdrawiam, cześć. We'll be right back.